Witam Państwa w kolejnym odcinku Kroniki Policyjnej. Jak co roku, strzelińscy policjanci brali udział w akcji Znicz, która odbyła się między 31 października a 3 listopada. W akcji brało udział 76 funkcjonariuszy, skontrolowano ponad 120 pojazdów, z czego nałożono 55 mandatów karnych. Zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych i skierowano 7 wniosków o ukaranie do sądu. W dniu 6 listopada policjanci Komendy Powiatowej w Strzelinie, udając się na interwencję do miejscowości w gminie Wiązów, zauważyli, że jadący przed nim pojazd marki Audi skręcił w polną drogę. Wracając z interwencji zauważyli, że pojazd nadal znajduje się na polnej drodze, więc dokonali kontroli podejrzanego pojazdu. Podczas kontroli funkcjonariusze wyczuli od kierującego silną woń alkoholu. Badanie wykazało około 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W samochodzie przebywała również kobieta, jak się okazało w 6 miesiącu ciąży, która również była nietrzeźwa. Badanie wykazało u kobiety ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci wezwali na miejsce pogotowie, gdyż kobieta traciła świadomość. Funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania kobiety celem poinformowania rodziny o jej pobycie w szpitalu. Na miejscu policjanci zastali 54-letnią kobietę, która opiekując się czwórką nieletnich dzieci również była nietrzeźwa. Badanie kobiety wykazało ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Dzieci zostały przewiezione do babci kilka domów dalej. O dalszym losie tych osób zadecyduje sąd. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Kroniki Policyjnej. Thank you.